No dobrze, słuchajcie, to sobie tutaj siedzimy miło w Lunie. Pod Księżycem. Pod Księżycem, bo tak się nazywa ta akcja. Zresztą dzięki Kasi ona powstała, słuchajcie, bo to Kasia wymyśliła, żeby robić takie rozmowy. No i nazwa ostateczna jest 10 minut w Lunie pod Księżycem. Dlaczego skrzypot trąby? I to jest duże pytanie, bo nie chodzi mi... Zacznijmy może od nazwy zespołu, bo to będzie determinowało też tą odpowiedź, nie? Dlaczego skrzypot trąby? Dlaczego taka nazwa? No bo skrzypią. Bo skrzypią. Bo jeżeli rozmawiamy tutaj o tym instrumencie, są to prawidłowo nazwane skrzypcoś trocha, które dostały swój patent troch, wielu imion. Dostał patent w 1899 roku na zbudowanie takiego instrumentu, przede wszystkim do nagrań studyjnych. Tu trzeba powiedzieć, że w studiu na tych skrzypcach Strocha nagrywał nasz słynny Stefan Grappelli. I to były instrumenty do nagrań studyjnych. My, tworząc zespół kwartetowy skrzypotrąbowy, przenieśliśmy to, że tak powiem, na salę, gdzie gramy na żywo. Jesteście pierwsi? Myślicie, że tak jest? Czy jesteśmy pierwsi na salach? Widziałam gdzieś jakieś koncerty, gdzie ktoś w jakichś spektaklach, czy gdzieś na jakieś... Oczywiście od czasu do czasu wykorzystuje ten instrument również Wojtek Czemplik, z którym wspólnie opatentowaliśmy ten... On opatentował cały kwartet i ten cały zamysł grania na żywo. To było po prostu, wyszedł też od niego przy wspólnej kawie. I szczerze mówiąc, no chyba w Polsce na pewno jesteśmy pierwsi. Tak, i na pewno jako kwartet. Że jest cały kwartet. Tak, jest cello trąba, jest alto trąba. Tak, tak. No dobra, a powiedzcie mi, bo studyjnie ktoś to kiedyś opatentował, a po co to było? Po co on to zrobił? Co to dawało? Żeby orkiestrę imitować w ogóle też muzycznie, nie? Cały, po co on to zrobił? Właśnie do tych nagrań studyjnych. Ze względu na to, że skrzypcoś trocha mają szorstkie brzmienie, nie mają pudła rezonansowego. Mają tylko taki rezonator, który jest metalowy. I mi się wydaje, że skrzypotrąby powstały ze względów, jeżeli patrzymy na ten instrument, to są skrzypce i jest czara, jest trąba, więc skrzypotrąba powstała tak, myślę, dość zabawnie, a prawidłowa nazwa tego instrumentu to są skrzypce Strocha. I tak jak mówię, do nagrań studyjnych, bo to jest, głośniejsze są, tak, do mikrofonu, mają szorstkie brzmienie, bardziej takie, zupełnie inne. Grappelli świetnie się w tym odnalazł i z tym takim jazzowym swoim właśnie specjalnym brzmieniem, znamy jego brzmienie i on nagrywał to w studiu do tych wielkich mikrofonów, które tam były, gdzie jest to lekkie utrudnienie na przykład na salach koncertowych, ze względu na to, że ten dźwięk przychodzi do nas z opóźnieniem, więc decydując się na takie granie na żywo, musieliśmy trochę poćwiczyć. Jezu, jakie to jest wszystko złożone i ciekawe. No dobra, ja zadałam to pytanie dlatego, że nazwa zespołu jest skrzypotrąby, czyli już zawsze będziecie w towarzystwie skrzypotrąb wykonywać waszą muzykę. Wiecie o tym, że bardzo byśmy chcieli. Tak, Kasiu, oczywiście, tak. No, bazą są właśnie te nasze skrzypotrąby. Ja w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć, że tutaj też duża zasługa Kasi, bo trudność instrumentów, nie wiem, pamiętasz, Kasiu, że niejednokrotnie, nawet rozmawiając właśnie przy tym projekcie, jak się nawet z Jackiem czy z kolegami, wszyscy mówili, no dobrze, bardzo trudno grać na wiolonczeli naszej Emilce. Tak. I było takie założenie, że może zrezygnujemy z tych instrumentów, bo to naprawdę granie na takich instrumentach nie jest proste. Ciężkie, tak. I może zagramy na normalnych instrumentach, bo to brzmienie będzie takie klasyczne. I tu szapoba dla Kasi, ona kompletnie nie miała zgody na to, za co jej bardzo dziękuję. I bo nie mam. Kwartetów smyczkowych mamy mnóstwo, jest mnóstwo znakomitych muzyków, którzy wykonują na znakomitych instrumentach starych dużo muzyki. Wydaje mi się, że nasz patent i nasze stworzenie muzyki z Kasią to właśnie są te skrzypotrąby. Są to nietypowe brzmienie. Dziękuję Kasi za to, że się tak upierała przy tym mocno. Ja się upieram i upierać się będę. Tak. My już chyba też. Ponieważ ja uważam, że to jest... No, brzmieniowo niesamowite. Ja też mam dosyć specyficzny głos i on pasuje do tych skrzypotrąb. Tak, potwierdzam. No, że to jest coś rodzaju takiej spójności też, takiego brudu, który jest w ogóle. I ten rodzaj takiego
jest jak z takiego patefonu, nie? To jest po prostu z takiego patefonu i też to jest takie nieidealne, co dla mnie jest wielkim walorem. No i też one wyglądają, nie? W tej fantastycznie, na scenie, kiedy występujecie. Tak. A powiedzcie mi jeszcze, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. I to też jest fajne, bo to będzie rodziło dużo pytań dla widza na przykład, prawda? Mhm. Dla słuchacza. A jak muzyka, jakieś projekty te pytania generują, to to jest super. Ja tak uważam. No dobra, to jest temat rzeka, bo jeszcze mnie korci, żeby zapytać. Te skrzypce nie mają tej duszy już, bo jest ten rezonator. To one mają rozumiem? Duszę w tym rezonatorze, a przede wszystkim przedłużeniem duszy instrumentu jest dusza człowieka. I tu Kasia bardzo pięknie powiedziała, że one są takie ludzkie, bo są ludzkie, bo każdy są z nas... Są kapryśne, są fajne. I każdy takie... z nas musi się przyzwyczaić do tego instrumentu, dać... My musimy wszyscy dać dużo z siebie, tak? Tak. I żeby ten instrument zabrzmiał, więc to jest, są takie ludzkie. I jest to coś takiego też, że jak gramy koncerty, to zawsze coś się dzieje. Że to nie jest tak, że po prostu zagramy materiał od A do Z, że ktoś wychodzi, to wszystko jest idealnie, zagramy. Nie, zawsze coś odpadnie, zawsze się coś dzieje. Kiedyś była taka sytuacja, kiedy Emilka po prostu puściły jej, bo byliśmy wszystkie struny, bo byliśmy w takim miejscu, że po prostu takie było powietrze, że tam strzeliło. One są bardzo czułe i takie wymagające. I to jest super, bo trzeba być cały czas ktoś uważnym. Ktoś bez podbródka, ktoś bez żeberka. Tak, odłączyć w ogóle w trakcie. To cały czas musi być żywe i cały czas musimy być razem. Nie ma możliwości, żeby się stało inaczej. Więc jak nagrywaliśmy też tą płytę, to też sobie założyliśmy to, że gramy po prostu kawałki całe razem. Super, my nie to jest rzadkość, tak, nie? My nie nagrywaliśmy w studio, takim studio, tylko nagrywaliśmy właśnie w kościółku, w Krzelkowie, w takim malusieńkim kościele z fantastyczną akustyką. Korzystając z uprzejmości księdza Raszaja Wojtka, który po prostu powiedział, bardzo światły, mądry człowiek. I taki otwarty, więc szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy to przeprowadzić akustycznie, żeby to nagrać, żeby to było w formie koncertu, ponieważ też ta emocja jest zupełnie inna, kiedy się nagrywa wszystko razem. Ten klimat koncertu zawsze dla mnie był większym walorem niż klimat takiej wycyzelowanej płyty, co oczywiście jest... dopracowuje do perfekcji. Co oczywiście każdy może być w innym miejscu. Tak, i co oczywiście też jest świetne. Emocje. Tak, i tego się słucha wspaniale, to jest cudowne. No. Tylko, że akurat jeżeli chodzi o nasz zespół, to myślę, że to jest bardzo istotnym elementem, że to się dzieje tu i teraz, że nagrywamy w tym momencie, że ten oddech jest... Wspólny, tak. I myśmy się bardzo przygotowali do tych nagrań wcześniej, żeby to poszło sprawnie. Myśmy mieli na to 3 dni. Mm-hmm. Bardzo mało. Bardzo mało, ale byliśmy tacy zwarci, przygotowani. Wcześniej graliśmy to i po prostu każdy utwór miał 3 take'i. Mm-hmm. I wybieraliśmy take'ami. O, ten jest dobry, ten jest okej. Okay. No. Tak, warto powiedzieć, że nie cieliśmy za dużo, żeby nasi słuchacze i ludzie, którzy kupią tą płytę, wiedzieli, że tu nie ma cięć, to praktycznie wybier, tak jak Kasia mówi, wybierasz, dobra, ten jest dobry, to bierzemy go w całości, albo ten jest dobry, wybieramy go w całości. Tak. I jak były, to były jakieś drobne, minimalne rzeczy, ewentualnie, bo brane z wcześniejszego take'a, ale generalnie trzymaliśmy się cały czas tego, żeby brać za jednym zasiadem, kolacja z obiadem, żeby to trzymać po prostu od początku do końca, nie? Tak, no. Tak. Super. Ile tam mamy, słuchajcie, czasu? 11 minut. No to już bardzo dużo, ale jeszcze mogę zadać jedno pytanie Wam. No bo najpierw były słowa z tego, co, bo byłyśmy sobie w Radiu RAM, więc ja słuchałam uważnie. I najpierw były słowa, które dla mnie bardzo są kompatybilne z tymi instrumentami, z tym całym klimatem, o którym mówicie, prawda? No bo to, że chcecie razem, że ten wspólny oddech, a tutaj te baśnie i tak dalej. Czy trudno było kompozytorowi, myślicie, go tutaj dzisiaj z nami nie ma, dopasować się do tego? Myślę, że mogę powiedzieć, myślę, że nie do końca łatwo. No, ale bo prawda jest taka, że ja też wchodzę z takiego założenia, że jeżeli mamy jakieś piosenki, jeżeli jest słowo, to słowo jest najważniejsze. I tutaj zawsze myślę, że kompozytor musi bardzo uważać, żeby nie było dominacji dźwięku nad słowem.
zwłaszcza w takich słowach wspaniałych, które pisze Kasia, które mają taki przekaz. I my zawsze Kasia wysyłała nam najpierw wszystkie utwory i z tym się naprawdę należy przespać, bo chciała wiedzieć, o czym Kasia śpiewa, o czym, jaki jest przekaz i jak pomóc słowu. Nigdy odwrotnie. Okay. Czasami my, muzycy, możemy odczuwać trochę inaczej i żeby nie było tego przesytu jakiegoś. I myślę, że Jacek tutaj Berg, Szapoba, pięknie się w to wszystko wpasował i nie przesadził, bo my mamy naładowaną głowę dźwiękami, żeby jednak to słowo wyeksponować. Żeby wyeksponować. Tak, bardzo mocno się od razu miał takie skojarzenie, inspiracja. Pamiętam, żeśmy u Beatki właśnie w mieszkaniu siedzieli, czytali te wszystkie rzeczy. Jacek mówił, o to tak, to tak. Tak, on już miał jakiś zarys. Miał jakiś zarys, jakiś zamysł i rzeczywiście to konsekwentnie realizował. I to było bardzo mocno kompatybilne z tym, co chcielibyśmy właśnie uzyskać z tymi tekstami. Ale też a propos tej muzyki, tego tekstu, no to tutaj właśnie też jest bardzo mocna ta symbioza, bo u nas sam fakt, że my, ja mam taką, po prostu kocham to, że siedzimy zawsze w półokręgu, że nigdy nie, ja nie czuję się dobrze stojąc gdzieś tam z przodu, bo uważam, że jesteśmy jednym organizmem. Ja jestem głosotrąbą. Pierwszym skrzypkiem, pierwszą skrzypotrąbą, pozwolę sobie powiedzieć, jest Kasia. Jest, głosotrąba jest. Tak, głosotrąba, jest najważniejsza i od tego odbijamy całą resztę. Tak, ale też z jednej strony niby ważniejsza, bo ten tekst, ale tak myślę, że tak ogólnie to po prostu no nic by się nie odbyło bez którejś z osób, więc jesteśmy bardzo mocno splecieni i to jest ta taka siła, jednym, że to organizmem, jest jednym organizmem, że sobie jak siedzimy na tych to sobie na siebie patrzymy, a jak jeszcze nagrywaliśmy, to w ogóle siedzieliśmy w takim okręgu i to było też super, że cały czas siebie mogliśmy obserwować, co się dzieje i to już w ogóle był ideał tak naprawdę, co trudno jest przeprowadzić na koncercie, żebyśmy siedzieli w okręgu i sobie tak po prostu byli w tej muzyce, ale myślę, że to też jest do zrobienia, żeby widownia po prostu była z nami, a my sobie między nimi. Aczkolwiek mam jeszcze i ostatnie pytanie. Macie jakieś plany na kolejną płytę? My już mamy kolejną płytę. My w trakcie tych nagrań nagraliśmy kolejną dwie płyty. No to super. No i następna płyta to będzie poświatowska oczywiście. Okej. Okay. No mamy już materiał. Poświatowska na głos. Poświatowska na głos i skrzypotrąby. A chciałam jeszcze tylko dodać, że mamy tyle różnych pomysłów, że Czacha dymi na różne inne projekty i ciągle nam w duszy gra. Tak, to chyba dobrze. Tak. Dobrze, bo widzę, że te 10 minut dla was to jest totalnie za mało, bo nie poruszyliśmy większości tematów, a i tak jest nadal ciekawie i nadal te pytania się rodzą. Dokładnie. Słuchajcie, na koniec zawsze tych naszych rozmów goście dostają prezent. Ja zaraz pójdę po drugi egzemplarz, nic się nie martw. Nie martw się. To jest płyta, która została wydana jako pierwsza tutaj w tym wydawnictwie. I ponieważ wy zaczynacie nasze rozmowy na kanapie pod Księżycem, no to naturalnie wyszło. To jest Syrena Elektro. I to było pierwsze wydawnictwo. Oczywiście teatralne, bo wiadomo, że my z teatrem się bardzo lubimy. Także bardzo dziękujemy za to. Super, bardzo. Jest pierwsza płyta w całości. I pierwszy wywiad. Kochani. Pierwszy wywiad, gratulujemy Lunie. A na rok damy tą płytę, jak tak gratulujemy Lunie, tak. Dziękujemy bardzo za taki piękny prezent. Do zoba, kochani. Do zobaczenia. Ja tu muszę kliknąć.